wystartował Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie mają niepowtarzalną okazję zdobyć wiedzę na temat edukacji zawodowej, a wszystko po to, aby młodzi ludzie wybrali dla siebie jak najlepszą przyszłość. Celem projektu było lepsze poznanie przyszłego zawodu przed wybraniem życiowej drogi. Czesanie, szycie, pieczenie, musztrowanie, tańczenie to tylko niektóre umiejętności, które chcą przekazać młodym ludziom szkoły branżowe. To tu jest prawdziwa edukacja, mówią organizatorzy Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych. Widzi pan, jacy są zadowoleni, jacy są uśmiechnięci, bo to jest prawdziwa edukacja, prawda? Edukacja dająca im szansę na zetknięcie się ze szkołami kształcącymi w zawodzie w sposób troszkę inny niż taka sztywność szkolnych murów. Stoiska to jedno, liczą się też konkretne prezentacje kierunków kształcenia. Organizujemy tutaj prezentacje filmowe, są występy przygotowane przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Mają możliwość zapytania o kształcenie zawodowe nauczycieli, którzy uczą tych zawodów oraz młodzież, która się tych zawodów uczy. Czyli w taki sposób troszkę obdarty z tych takich sztywnych reguł szkolnych dajemy im szansę na lepsze poznanie zawodu przed dokonaniem przez nich wyboru. Tu prezentowała się szkoła ze Złotego Potoku. Co ta placówka oświatowa daje młodym ludziom? Daje na pewno możliwości rozwijania swoich pasji i nauczenia się wielu ciekawych rzeczy. Na pewno ta szkoła ma bardzo rozwinięte pracownie, które dają dużo możliwości nauczenia się nowych rzeczy. Obok uczniowie z Technikum Gastronomicznego i Hotelarstwa, którzy zachęcali swoich młodszych kolegów do podjęcia dalszej nauki właśnie w Żeromskim. Ponieważ posiadamy bardzo fajne klasy zawodowe, na przykład klasa językowa, gdzie się uczymy języka zawodowego oraz klasa zawodowa hotelarska, czyli gdzie posiadamy recepcję oraz i inne takie przydatne rzeczy a propos hotelarstwa. A kto by chciał zostać weterynarzem, powinien zacząć naukę w zespole szkół gastronomicznych. To było jakimś tam moim marzeniem. Zdarzyła się jedna sytuacja, która zdecydowała na tym, że jednak pójdę w tym kierunku. A co zdecydowało? Była to tragiczna śmierć mojego psa. Co cię ciągnie do tego zawodu, powiedzmy? Przede wszystkim miłość do każdego zwierzęcia, bo uważam, że zasługują na dobrą pomoc, a często jej nie dostają. A o co najczęściej pytali zainteresowani, czyli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych? O to, ile punktów trzeba zdobyć, aby dostać się na konkretny kierunek, z czym wiążą się innowacje, jak to wygląda w praktyce i jaka jest trudność, jeśli chodzi o zdawalność egzaminów zawodowych, czy te trudności są duże, czy mniejsze, jak to wygląda na co dzień, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zawodowych. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych potrwa do 29 listopada.